Aktor, kabareciarz, piosenkarz, ale przede wszystkim Ślązak. Niespodziewana śmierć Krzysztofa Respondka wstrząsnęła bliskimi, branżą oraz fanami. Koledzy z kabaretu Rak chcą oddać mu hołd. 30 grudnia, w dniu pogrzebu artysty, na rynku w Katowicach odbędzie się niezwykłe wydarzenie. Gdy na początku grudnia organizatorzy planowali ten koncert, Krzysztof Respondek miał być gościem specjalnym. Fatima Orlińska. Jarmarkowa scena na katowickim rynku rozbłyśnie w sobotę dla Krzysztofa Respondka. Tego by chciał Krzysiek, bo on zawsze był dla ludzi, mówią organizatorzy koncertu, prywatni przyjaciele ze środowiska artystycznego. Postanowili nie tylko dokończyć dzieła i stanąć przed publiką, przed którą wystąpić miał sam Krzysztof Respondek, ale i uczcić w ten sposób jego pamięć, oddając mu, jak mówią, należyty hołd. Ten aspekt był dla nas motorem napędzającym do działania. Krzysztof nie żyje. To jest dla nas straszna informacja, z którą nie potrafimy się pogodzić. Jutro, jak on często mawiał, że jesteśmy od tego, aby dawać ludziom radość. I jutro od godziny w zasadzie 17 zespół Redlin będzie nam przegrywał jeszcze świątecznie, ale od 19 na rynku w Katowicach podczas jarmarku świątecznego będziemy wspominać Krzysztofa Respondka muzycznie, razem z jego przyjaciółmi, z Grzegorzem Poloczkiem, z Krzysiem Hanke. Będziemy mówić o nim, wspominać i liczymy na Państwa obecność tego dnia. Również w sobotę odbędzie się pogrzeb aktora pochodzącego ze Śląska. Msza żałobna odbędzie się o godzinie 10.30 w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, skąd kondukt żałobny przejdzie na cmentarz komunalny. Rodzina uprzejmie prosi o nieskładanie kwiatów, a w zamian przekazanie datków na Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych, dla którego Krzysztof Respondek miał zagrać koncert. Podczas wieczornego koncertu na katowickim rynku wystąpi również Grzegorz Poloczek. No ja tam nie miałem występować, ponieważ tam miał występować Krzysiu właśnie. Znaczy dwa Krzysie, bo i kabaret Rak miał występować na tym jarmarku, ponieważ Krzysiu odszedł, zadzwonił do mnie pan i prosił mnie, aby go zastąpić. No i po prostu miałem problem trochę taki moralny, bo też nie wiedziałem jak, no ale artystów trzeba żegnać i trzeba o nich pamiętać. Jak widziałem, że Krzysiu Hanke się zgodził, to pomyślałem, że to jest takie przyzwolenie, że też mogę i po prostu też tam będę. Także bardzo wszystkich serdecznie zapraszam. Wstęp na koncerty jest bezpłatny.